No cześć, będziemy dzisiaj kontynuować sprawę programowania, podstaw programowania. Skupimy się teraz na zmiennych. Za mną już stoi przygotowany P5.js, znacie go już z poprzednich lekcji. No i z P5.js-em będziemy sobie poznawać zmienne. No i teraz tak, oczywiście jak zwykle wchodzę w edytor i muszę się zalogować, tak jak w poprzednich odcinkach, żeby mieć dostęp do tego, z czym już pracowałem. Czyli logujemy się rachu-ciachu, szybciuteńko i otwieram file open. Na razie ten mój pierwszy program, z którym pracuję, nie będę jeszcze tutaj robił żadnego nowego. Mamy prosty programik, jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam do poprzednich odcinków i będę kontynuował temat. Otóż tak, dzisiaj chciałbym pomówić o zmiennych. Zmienne to są takie szafeczki na dane. Czyli możemy sobie wyobrazić, zmienna, jak sama nazwa wskazuje, się zmienia, chociaż są też zmienne typu stałego, które nie zamieniają zawartości, ale tak mniej więcej ogólnie zmienna to coś, co zmienia swoją zawartość. Czyli mamy jakąś szufladę i w niej może leżeć sobie liczba 7. Za chwilę w tej samej szufladzie będzie leżała liczba 12. Może nie być liczba, może tam być napis, na przykład kaczka. Tak więc zmienna to jest coś, co zmienia swoją zawartość. I teraz zmienna ma swój typ. Co to znaczy? To znaczy, że w jednym rodzaju szafeczki, na przykład w półeczce na jajka w lodówce, mogą być różne jajka, ale zawsze są to jajka. Mniejsze, większe, prawda? Ale jajko. Jeżeli mamy na przykład pojemnik na lód, to jest to lód. Mniejszy, większy, mniej lub więcej, ale jest to lód. I to jest typ zmiennej, czyli zmienna może przechowywać liczbę, może przechowywać napis, może przechowywać obiekt, do obiektów jeszcze przejdziemy. Więc zmienna ma jakiś swój typ. I w sporej części języków ten typ trzeba z góry narzucić. Czyli powiedzieć, ta zmienna będzie przechowywała liczby. Ta będzie liczby całkowite, czyli takie, które są bez ułamka. A ta będzie przechowywała liczby zmienno-przecinkowe, czyli które mają przecinek, które mają ułamek. Natomiast JavaScript jest językiem, który stara się w locie dopasować, jaki jest ten typ zmiennej. On tam jest ciągle w środku, bo JavaScript musi wiedzieć, co przechowuje. Ale ten typ nie jest deklarowany przez programistę na samym początku. No i zobaczmy, jak to wygląda. Gdybym chciał, żeby teraz na przykład moje tło zmieniało się. Patrzcie, jest tu 100. I 100 to jest stała właśnie. Stała jeszcze wpisana w program i nigdy się nie zmieni. Zawsze to będzie 100. A ja bym, że to tak się zmieniało. Tak od najjaśniejszego do najciemniejszego. Albo odwrotnie, od najciemniejszego do najjaśniejszego. No to mogę tutaj wstawić, zamiast setki, mogę wstawić sobie na przykład kolor tła. No, byłoby dobrze używać jednak tutaj nazw angielskich, ale ponieważ jesteście początkujący, to jest kurs dla początkujących, ja sobie pozwolę używać nazw polskich, żeby wam odróżnić wyraźnie to, co ja wymyśliłem, od tego, co jest już w Processingu czy w P5.js-ie zapisane. Ponieważ no, kolor tła ja wymyślam, no to pozwoliłem sobie tutaj na takie pewne odstępstwo. Ale pamiętajcie, że przy dalszym programowaniu, bardziej profesjonalnym, te nazwy powinny być angielskie, bo nie wiadomo, kto w naszym zespole będzie pracował. Nie wiadomo, czy na forum anglojęzycznym nie będziemy poszukiwać pomocy. No ale do tematu. I teraz jest tu szafeczka kolor tła. I co się stanie, jeżeli ja to teraz uruchomię? No teraz pojawia się błąd. Tak? Błąd, który mówi... Schowam się na chwilę. Błąd, który mówi, że kolor tła nie jest zdefiniowany. On nie wie, co to jest kolor tła. Tak? Złapał taki jakiś błąd odwołania i tyle. Wracam na swoje miejsce i programujemy. No więc właśnie, zanim użyję koloru tła, to muszę go zdefiniować, muszę mu powiedzieć, co to jest. Więc przed funkcją setup, no za chwilę się wyjaśni, dlaczego przed, robię coś takiego, let kolor tła. Let, tak jak po angielsku, let's go, pójdźmy, prawda? Czyli tu pozwólmy, czy pozwólmy iść, pozwólmy, sprawmy to, let's do it, nie? Let's do it, zróbmy to. Więc tu jest utwórz zmienną kolor tła. Jeżeli ktoś z Was programował na przykład w Javie, to tutaj nie mogłoby być LED, tu musiałby być ten właśnie typ podany. Czy to będzie liczba, na przykład int, czy to będzie napis, na przykład string, tak? Ale w JavaScriptie nie. W JavaScriptie wystarczy po prostu LED. Zróbmy to, żeby to była taka zmienna. No i teraz ta zmienna powstała. Powstała szafka, ale nic jeszcze nie wiadomo, co w niej jest. Co będzie, jak uruchomię? Jest innego rodzaju błąd, tak? Możemy sobie... A, właśnie, żebym nie zasłaniał. OK. Czyli tu był spodziewany jakiś argument, natomiast ta szafka jest pusta, w niej nic nie ma, no i zgłasza się tutaj nam błąd, że co już teraz nie, że niezdefiniowany obiekt, ale to tutaj w linii 8, tak, szkic linia 8, nie jest poprawnym, it's not a valid color, to nie jest poprawny kolor, bo tam będzie coś, co on nie jest traktowany jako kolor. No i teraz co? W takim razie, już wracam, w takim razie w setupie ustawmy sobie, że kolor tła to się równa 200. A chyba tam miałem 200 poprzednio, nieważne, niech będzie 200. No i teraz uruchamiam. I mam tło o takim kolorze. Chyba 100 miałem wtedy, ale to nieistotne. Bo teraz powstała szafka, kolor tła. Do tej szafki trafiła liczba 200. I potem Processing, czy P5.js, wyciąga sobie ten kolor tła, ten numer 200 z tej szafki i ustawia taką wartość background, taką wartość tła. No, po co mi takie kombinacje, skoro mogłem tam wpisać 200 i mieć to z głowy? Ano po to, że teraz na przykład mogę zrobić, żeby po każdym przebiegu funkcji draw ten kolor tła się zmienił o 1. Czyli mogę zrobić tu na samym końcu na przykład kolor tła plus plus. Taki zapis oznacza zwiększ o 1. Czyli już wiemy, że draw wykonuje się w kółko, czyli będzie kolor tła 200, potem zmieni się na 201, 202, 203. No i zobaczmy, co z tego będzie. Robiło się coraz jaśniejsze. Zacznę od zera, będzie to lepiej widać, tak? Zmienię tu na 0, uruchamiam. I od czarnego coraz jaśniejsze, aż do białego. No, potem przekroczy 255, a 255 to już jest biały. I dalej się to zwiększa, dalej ten kolor tła się zwiększa. Ale nie ma już bielszego niż kolor biały. W związku z tym, no, cały czas mamy tutaj kolor biały. Nie wiem, jak się Processing zachowa w pewnym momencie, kiedy już przekroczymy z tym kolorem tła jakąś tam wartość, trzeba by poczekać i zobaczyć. Być może, że w pewnym momencie zacznie się tutaj dziać coś dziwnego, a być może nie, być może ta wartość ograniczona jest i koniec. Ale ona cały czas się zmienia. Jak to sprawdzić? Możemy sobie tą wartość tej zmiennej zawsze wypisać tutaj na dole w tej konsoli. Czyli mogę zrobić coś takiego, że po, obojętnie w którym miejscu w zasadzie, zrobię na końcu console.log kolor tła. Konsola to jest to na dole, tak? Tu jest konsol, ja to zasłaniam, więc jak się schowam, to zobaczycie, tutaj jest napis konsol. I to jest ta konsola, to miejsce, gdzie jest wypisywane błędy, ale niekoniecznie błędy. Możemy wypisywać log, czyli zapis tego, co się dzieje. No i akurat do tego logu sobie wrzuciłem teraz kolor tła. No i, moi drodzy, no ponaciskałem tutaj klawisze niepotrzebnie. No i, moi drodzy, zobaczmy, co się będzie działo. Jeszcze ciągle jestem schowany. Zobaczmy, co się działo. O, lecą nam tutaj te liczby po kolei. Ja sobie to przewinę, tak będzie lepiej widać. Tak jak to się zwiększa. Tak jak to się zwiększa, już doszło 300, czyli ciągle mamy ten biały, o którym mówiłem, bo już jest więcej niż 255. I to więcej niż 255 Processing tutaj traktuje, czy P5.js traktuje to jako wartość, która jest, no, która jest już kolorem białym. ale póki nie dojechało do białego, no to kolor naszego płótna się zmieniał. Nauczymy się też oczywiście robić tak, żeby już nie przekraczało tej wartości, tylko żeby to dotrwało już do na przykład maksimum, a potem się zatrzymało albo wróciło od zera, ale to nie jeszcze na tym etapie. No i teraz zatrzymam program. Ten console log mogę sobie zakomentować. A, może wrócę do Was. Jestem. Wróciłem. No i teraz ten console log można sobie zakomentować. Pamiętacie z poprzedniej lekcji? 2 ukośniki to do końca linii nie ma znaczenia. To jest mój opis. Czy jeżeli było coś, co działało, a nie chcę, żeby to działało, ale może za chwilę będzie mi znowu potrzebne, mogę zakomentować. I wtedy to się staje opisem, a jak usunę, to z powrotem będzie działało i mam szybki powrót do tego, co było. No ale wracając do głównego tematu, mamy tu zmienną i ta zmienna kolor tła jest zwiększana od 1, od 0. No i tak samo mógłbym na przykład zrobić inne zmienne. Na przykład popatrzcie, ten prostokąt, on ma tutaj x10, a y20. A ja bym chciał, żeby on się przesuwał. No to co? To znowu zamiast x'a mogę dać jakąś zmienną. Nazwijmy sobie ją xp, a tu nazwijmy sobie yp. Czyli mamy jakieś x i y, które są zmiennymi, które możemy wewnątrz programu zmieniać. Uruchamiam. No i oczywiście znowu mam błąd, że xp jest niezdefiniowane. No bo on nie wie, co to jest xp. Czyli dokładnie ta sama operacja. Let xp, let yp. Mogę to napisać po przecinku w jednej linijce. Nie muszę tego tak wydłużać w dół. No i co? I w funkcji setup zrobię sobie, że xp to się równa yp, to się równa 0. Czyli ustawię obydwie te wartości na 0. Mogłem napisać xp równa się 0, yp równa się 0, ale mogę krócej tak. No i co? Nasz prostokąt będzie narysowany teraz w punkcie 0,0 tutaj. A ja bym chciał, żeby on się przesuwał. No to co? Żeby się przesuwał, no to proszę bardzo, tak samo jak tu. xp++, średniczek, yp++, średniczek. No i teraz uruchamiam i mój prostokąt odpłynął gdzieś w siną dal. No znowu odpłynął gdzieś, bo te xp, yp się ciągle zwiększają, już przekroczyły w ogóle moje płótno i dalej sobie gdzieś to płynie tam w nieskończoność. Mogę zwiększyć płótno, bo pamiętacie, tu mamy 200, możemy dać 800, płótno będzie wyższe. O, teraz nasz prostokąt będzie dłużej widoczny, zanim odpłynie gdzieś w siną dal, ale i tak w końcu odpłynął, bo ciągle to xp, to yp się zwiększa, ciągle zawartość tej zmiennej jest zwiększana, ciągle to gdzieś tam sobie leci. I to jest właśnie zmienna. Zmienna, która powoduje, że jej zawartość się zmienia. W tym momencie omówiliśmy tylko zmienne typu całkowitego, w zasadzie liczby całkowite. To nie są ułamki, bo to są piksele, tak? Czyli piksele, które nie może być 2,5 piksela. Może być tylko albo 2 piksele, albo 3 piksele, tak? Piksel jest niepodzielny. Więc mamy do czynienia z liczbami całkowitymi. Kolor tak samo, od 0 do 255 to odcienie szarości. W następnych odcinkach będziemy sobie mówić o kolorach bardziej kolorowych, nie tylko odcieniach szarości. No i w tym momencie, no co? Jest to liczba całkowita, od 0 do 255. Ale mogłaby to być teoretycznie też ułamek, tak? No tu nie, ale w innych przypadkach jak najbardziej to może być ułamek. Na przykład cena gwoździa 2,5 zł, tak? Więc zmienna może przechowywać wartości, które mogą się zmieniać i których możemy potem używać. No i dzięki temu powstają jakieś zmiany w programie, bo program bez zmiennych byłby po prostu nudny, nic by się nie działo. Także zachęcam Was do tego, żeby poćwiczyć teraz samodzielnie, żeby spróbować te zmienne zastosować. Nie musicie tylko to XP tutaj. Możecie sobie rozmiar, tak? Jeżeli zamiast na przykład XP, no powiedzmy niech zostanie XP na przykład tak jak jest, ale tu jest rozmiar na przykład kwadratu. To nazwiemy sobie szerokość na przykład S prostokąta i wysokość prostokąta, SP i WP. No i znowu zrobimy to samo, że SP równa się WP, równa się, może nie od, chociaż niech rośnie od zera w sumie, no niech będzie na początku niewidoczny, będzie miał 0. No ale zanim to zrobię, teraz gdybym tak zrobił, to będę miał błąd. A nie, nawet sobie to utworzył. Utworzył sobie to dziad. Teraz tak. Szerokość prostokąta plus plus. Wysokość prostokąta plus plus. No ale dla formalności też zrobię jeszcze let. Wysokość prostokąta. Szerokość prostokąta. Uruchamiam i rośnie. Znaczy no kwadrat, bo w zasadzie zaczęło od zera, a równo je zmieniam, rośnie o 1, więc rośnie mi taki duży kwadrat. No i proszę bardzo, mam już konkretną animację stworzoną właśnie z tego obiektu, który się przesuwa, który rośnie. To samo możecie zrobić tutaj z tą elipsą. To samo możecie zrobić z punktem. Możecie się pobawić, spróbować sobie teraz te zmienne potworzyć. Nazwy tych zmiennych nie mają znaczenia dla programu. Nazwy są dla mnie jako programisty albo dla innego programisty, który to będzie czytał. Dlatego właśnie no, warto te nazwy nadawać jakoś w miarę sensowne, żeby coś mówiły. Na przykład XP jak X prostokąta albo może nawet dłuższe, jak program będzie bardziej skomplikowany. No, teraz zapiszę sobie ten program pod inną nazwą, czyli pierwsze zmienne. No, chyba zrobiłem ten problem, że nie zapisałem na samym początku, więc w moim pierwszym programie, no właśnie, on mi zastąpił go niestety. On mi go niestety zastąpił, więc na to musicie uważać. Jeżeli chcecie utworzyć, no to trzeba zrobić duplicate i wtedy zduplikować, stworzyć to jako nowy. Ja sobie zduplikuję pierwsze zmienne. A ten poprzedni. Open. Który tu był jako mój pierwszy program z powrotem. No i wywalę z niego te zmienne, bo one tutaj nie były, żeby były na pamiątkę, że tego wszystkiego nie robiłem. Nie pamiętam już, jakie tu wartości były, ale niech będzie coś takiego, że taki był mój pierwszy program. Czyli mój pierwszy program, o, tu jeszcze było 200 i tu było na przykład 100 i tak wyglądał mój pierwszy, powiedzmy, no troszkę inaczej wyglądał mój pierwszy program, ale niech będzie. Natomiast mój drugi program, open, a to jeszcze zapiszemy, open, pierwsze zmienne, wygląda w ten sposób, już jest bardziej rozbudowany. Także zachęcam Was jeszcze raz zachęcam Was do ćwiczeń i do zobaczenia na następnej lekcji. Cześć i pa!